strony Auto Marian, witam Cię na moim kanale. Dzisiaj jest ze mną auto całkiem nowe. Ikona, legenda, historia amerykańskiej, a także światowej motoryzacji. Dziki koń na prairie, czyli Ford Mustang. I to nie dlatego, że znudziły mi się auta z lat 90., ale dlatego, że to jest właśnie początek i otwarcie nowej serii, czyli serii Modern Era na moim kanale i od razu otwarcie z grubej rury. A powodem także dzisiejszego spotkania jest to, że podczas przeprowadzki na dnie szafy znalazłem odpowiedni outfit, który pasowałby do właśnie auta ze Stanów Zjednoczonych, czyli kowbojki, amerykańską kurtkę i kowbojski kapelusz. A w myśl zasady proście, a będzie Wam dane, wszechświat dał mi właśnie takiego oto Mustanga. Jedziemy z tematem. Mustang powstał w 1964. Jest outfitik, co? W 1964 roku i od razu stał się przebojem sprzedaży na rynku amerykańskim. Pierwsza generacja była produkowana do roku 1973 i jest to samochód ikona, moim zdaniem jeden z najpiękniejszych samochodów, jaki powstał w historii motoryzacji. Późniejsze generacje nie są szeroko znane. Druga generacja wyglądała na przykład tak, a trzecia generacja wyglądała już tak. Czwarta generacja wyglądała tak. A piąta generacja, na całe szczęście, była powrotem do legendy historii Mustanga i wyglądała właśnie w ten sposób. I bardzo ucieszyłem się, że Ford powrócił do tego wizerunku Mustanga, który jakby pozostał do dzisiaj. To jest szósta generacja Mustanga. Jak widać, samochód ma linię, którą rozpozna każdy. Jeśli czterolatek zauważy go z daleka na ulicy, od razu wie, że to jest Ford Mustang. No nie ma chyba drugiego takiego auta, które jest tak charakterystyczne z wyglądu jak ten samochód. Spójrzcie tylko na przód tego samochodu. Długa, potężna maska, ogromny grill, wąskie światła, już nie takie jak w piątej generacji. Ogromny tutaj spoiler i dyfuzor, potężne halogeny. No czynią z tego auta samochód, który wygląda naprawdę bardzo zadziornie i agresywnie. Maska do tego ma takie jeszcze przetłoczenia i wloty. Auto pełne sprzeczności. Z jednej strony mamy taki fajny, duży, fajowsko wyglądający samochód, a tutaj mamy na przykład plastikowy wlot powietrza, który to udaje wlot powietrza, ponieważ jest zaślepiony. Do tego na przykład to jest plastik. 19-calowe koła, bardzo potężnie wyglądające, świetnie wypełniające nadkola. Fajną rzeczą jest też przetłoczenie tutaj na dachu, tak jakby to miało powiększyć przestrzeń nad głowami pasażerów. Widać, to jest też nawiązanie do tego historycznego wyglądu pierwszej generacji. Plastiku jednak nie koniec, bo tutaj też mamy niby coś, co miałoby pomagać chłodzić hamulce, natomiast też jest zaślepione i wcale tamtędy powietrze się nie dostaje, ani nie wydostaje. Jest to element też dosyć, moim zdaniem, tandetny. Tutaj z tyłu też jest niby coś, co miałoby chłodzić nam hamulce, ale też jest zaślepione plastikiem, który imituje jakąś kratkę od wlotu powietrza. No sami przyznacie, że to wcale nie wygląda jakoś cudownie. Znaczy wygląda dobrze, ale czy to ma jakikolwiek sposób spełniać coś, co to ma? Po prostu ma dobrze wyglądać. Do tego mamy przetłoczenie na drzwiach, które też nawiązuje do tych starszych modeli aut. Szeroki, bardzo grubaśny tył. I ostatnie nawiązanie do tych historycznych Mustangów, czyli pionowe światła z tyłu, które powróciły do Mustanga dopiero faceliftowej czwartej generacji. Zostały na szczęście do dziś i ten tył jest bardzo charakterystyczny właśnie dla Forda. Też dzięki temu ten samochód jest łatwo rozpoznawalny na ulicy. Z tyłu również rzuca się w oczy podwójny wydech, który to występował w wersjach V8 jeszcze przed zmianami, a także taki wydech występował w wersji 2.3 EcoBoost, także z tyłu ciężko rozróżnić, co tak naprawdę siedzi pod maską. A w tym egzemplarzu siedzi pod maską, moi drodzy, czterocylindrowy doładowany silnik o pojemności 2,3 litra. I od razu odezwą się puryści, którzy powiedzą, że gdzie to, Mariano, prezentujesz nam Mustanga, który ma pół silnika. Jak to, Mariano? Co ty masz za furę? Mustang bez V8 to tylko 4 cylindry, a nie V8. Mustang powinien mieć V8. Przecież to jest jakaś profanacja. Co to za pomysł downsizingowy wsadzać coś takiego do Forda Mustanga? To się kłóci z porządkiem całego świata. Ale musicie wiedzieć, że to nie jest pierwszy Mustang z czterocylindrowym motorem. Z powodu kryzysu paliwowego w latach 70. już w drugiej generacji Ford
wsadzał do Mustangów właśnie silniki czterocylindrowe. Taki downsizing po amerykańsku jakieś 40 lat wcześniej niż to miało miejsce w Europie. Do tego druga generacja Mustanga miała też silniki czterocylindrowe, nawet doładowane, tak? Były wersje R4 Turbo w Mustangu, także to nie jest tak, że Mustang to jest tylko V8, to jest także 6 cylindrów, a także doładowane 4. I dzięki temu ten samochód przetrwał wiele dekad, nie zniknął z rynku, tak jak Camaro, Charger czy Challenger, po prostu zaprzestano ich produkcję, bo nie było na nie popytu, były zbyt paliwożerne. Jak na ówczesny okres, Mustang jednak pozostał w sprzedaży. Dzięki temu, że zastosowano mniej paliwożerną jednostkę, te auta nadal świetnie sprzedawały się w Stanach i przetrwały na rynku. W latach 70. Mustang ustanowił pewien rekord, czyli przez pierwsze 3 miesiące produkcji drugiej generacji modelu sprzedali go prawie 1 000 000 egzemplarzy. Ten rekord został pobity przez Volkswagena, który to sprzedał w nieco większej liczbie przez pierwsze 3 miesiące produkcji modelu Golfa pierwszej generacji. Jeśli już mówimy o tym silniku, no to zajrzyjmy pod maskę, jak mocno upakowane tam są te cztery cylindry i jak to właściwie wygląda pod spodem. I cóż tutaj mamy, moi drodzy? Tu kolejna rzecz z tych sprzeczności, o których wam mówiłem. Otóż mamy tutaj przede wszystkim do podpierania tej maski badyl. Auto tej klasy za tyle pieniędzy z takim rozwiązaniem. To moje 20-paroletnie Volvo ma amortyzator. Niemniej jednak silnik, jak widać, tutaj zajmuje trochę miejsca. Dużo mniej niż V8, ale przestrzeni pod maską zostaje niewiele pomimo jej długości. Jest umieszczony centralnie nad przednią osią, co sprawia, że auto jest całkiem nieźle wyważone, dzięki temu też nieźle jeździ. Moc 317 koni mechanicznych, 420 niutków momentu obrotowego, no pozwala to auto rozpędzić spokojnie w około 5 sekund do setki. Także osiągi są całkiem przyzwoite. Silnik stosowany również w Focusach RS po drobnych zmianach konstrukcyjnych, no może nie takich drobnych, no bo inny trochę blok i głowica, z tym, że Focusy RS miały problem z tym motorem, szerzej znany właścicielom tych aut. Otóż pewnego ranka, powiedzmy po przebiegu około 10 tysięcy km, Ford Focus po odpaleniu ogłaszał wybranie nowego papieża. Wydobywał się biały dym z rury wydechowej, auto pracowało na trzech cylindrach. Ford uznał to jako reklamację i przeprowadził akcję serwisową naprawy bądź wymiany tych silników na nowe, tłumacząc się tym, że ktoś w fabryce pomylił uszczelki pod głowicę i do Focusów trafiły te z Mustangów, a te w Mustangach były nieco inne i cieńsze niż te w Focusach, dlatego też płyn chłodniczy przedostawał się do cylindrów, co powodowało usterkę silnika. Te motory nie mają tego problemu. Auto jeździ 4 lata, nie ma dużego przebiegu, ale silnik pracuje bardzo ładnie i myślę, że przejeździ niejedną jednostkę turbo, nawet o mniejszej mocy. Poza tym, cóż tutaj wiele, nie ma co oglądać. Składamy badyla, zamykamy maskę, idziemy go obejrzeć teraz troszeczkę w środku. W środku jest też nieco sprzeczności, ale samo wejście do wewnątrz jest czymś, co ja po prostu uwielbiam w autach. Drzwi bez ramek, jakoż one pięknie wyglądają. Są bardzo długie, masywne i bardzo ciężkie, co sprawia, że trzeba włożyć trochę siły, żeby je zamknąć albo otworzyć. Jeśli otwieramy je z zewnątrz, jeszcze nie jest tak najgorzej, natomiast siedząc w środku, żeby pchnąć te drzwi, no to już trzeba mieć trochę siły. Tych sprzeczności w środku jest naprawdę dużo. Zapraszam was jak zwykle od strony pasażera. Opowiemy sobie nieco o tym, jak Fordzik wygląda tutaj. Przestrzeni w środku w tym aucie jest wystarczająco dużo. Mieszczę się tutaj nawet w kowbojskim kapeluszu, nie ma tutaj problemu. Jeśli chodzi o samą deskę rozdzielczą tego samochodu, to bardzo mi się podoba. Nawiązuje ona kształtem do tych pierwszych Mustangów. Jest ona jakby symetryczna, mamy taki daszek nad wskaźnikami i daszek nad schowkiem pasażera. Wygląda to bardzo fajnie. Do tego mamy tutaj znaczek, który nie jest plastikowy, tylko aluminiowy. I tutaj informuje nas, że Mustang faktycznie był produkowany od 1964 roku. Wyposażenie tego auta jest pełne. Mamy klimatyzację automatyczną, dobry system na
nagłośnienia, nawet wyświetlacz, kamerę cofana, która też się tutaj wyświetla na tym małym ekraniku, chociaż on jest dosyć właśnie malutki i szczerze powiedziawszy niewiele tam widać. Mamy po amerykańsku cup holdery, nawet do słusznych rozmiarów, gdzie zmieści się nawet kubek z dużą kawą. Samo wykończenie wnętrza jest takie właśnie pół na pół. No tutaj mamy taki całkiem fajny, mięciutki materiał imitujący skórę na tych daszkach. Trochę tandetnych plastików na konsoli środkowej albo tutaj na obudowie lampek. Przełączniki do kierunkowskazów i do wycieraczek, a także ten od świateł, które pochodzą prosto z Forda Focusa. No, niby luksusowo, niby fajnie, ale to trochę jest takie pomieszane z tandetą, taką typowo amerykańską, chociaż to się nieco poprawiło w stosunku do tego, co Amerykanie jeszcze robili dekadę temu. Bardzo fajny kształt kierownicy, też nawiązujący do tych starszych Mustangów. Mamy tutaj przyciski do sterowania tempomatem, do obsługi telefonu, do obsługi radia i do obsługi komputera pokładowego, a także łopatki do zmiany biegów, gdyż auto jest wyposażone w automatyczną skrzynię biegów. Niestety, ponieważ manual jest bardzo chwalony w tych samochodach, automat ten nie jest najgorszy, o tym jeszcze będzie za chwileczkę. Jeśli chodzi o pozostałe elementy wyposażenia, no to wiadomo, jeszcze elektryka szyb, elektryka foteli, z tym, że taka na pół, ponieważ... O, widzicie, na przykład tu. Do przodu, do tyłu, góra, góra, dół, dół. Lędźwie, wypychamy, wypychamy, ale oparcie... Trochę tandety. No mogli dołożyć ten jeden silniczek więcej do sterowania jeszcze oparciem. Klasyczny hamulec ręczny, duży plus. Auto też jest wyposażone w kontrolę trakcji, którą możemy wyłączyć tutaj, a także mamy trzy tryby pracy układu kierowniczego, normalną, komfortową i sportową. Były też wersje, którymi można sterować nastawami zawieszenia, układu zawieszenia i tutaj te przyciski wyglądały mniej więcej jak w samolocie. Nawiązanie również do samolotu jest na wskaźnikach. Mamy tutaj prędkościomierz, jest opisane jako ground speed, czyli prędkość naziemna. Nie wiem tak naprawdę, co Mustang ma wspólnego z samolotami, no ale taka była fantazja twórców tego auta, żeby takie akcenty tutaj zaznaczyć. Prędkościomierz jest wyskalowany w milach. Co dziwne, bo auto pochodzi z Niemiec, czyli jest dedykowane na rynek europejski. A mamy główny wskaźnik w milach i do tego taki mniejszy wskaźnik w kilometrach na godzinę. Uwaga na pomyłkę, jak jedziemy 60, to jedziemy tak naprawdę 100, a nie 60. Całość wygląda dosyć ładnie. Fotele są fajnie wyprofilowane. Materiał też jest całkiem niezły. Jest tutaj skóra, ale nie ma podgrzewania ani wentylowania i to też takie na pół. No. Auto też wydaje bardzo ciekawe dźwięki, zaraz Wam zaprezentuję. O, teraz sygnalizuje na przykład w bardzo miły, przyjemny sposób, że drzwi są pootwierane, jakbyśmy tego nie wiedzieli. Jeśli zapalimy światła na przykład i wyłączymy, o, melodia jest jeszcze przyjemniejsza. Mnie, szczerze powiedziawszy, nie zirytowałoby to wcale i nie wiem, czy bym zwrócił uwagę na to, że pozostawiłem auto na włączonych światłach. No i tyle może. Sprawdzimy zatem, czy można się w tym aucie zmieścić do tyłu i czy dorosłe osoby mogłyby podróżować na tylnych fotelach, czy nie. Chodźmy. Co? W ten sposób się to... No i co? I teraz mam fotel przesuwać? Nie ma jakiegoś patentu, który by sprawił, że to się samo przesunie? No jak? No co za lipa w ogóle? I co, ja mam tu wejść? Do tego to coś. Pełen sprzeczności. Dobra, ogarniemy to w ten sposób. Boże, ile to czasu, żeby zanim dzieciaki wrzucisz do tyłu. No dobra, ale nie jest po to, żeby dzieciaki wozić. Idziemy. Nie jest źle, ale kapelutek już się nie mieści. Bez kapelutka głowa też się nie mieści. Nie da się tym autem podróżować wygodnie w tej części. Na plus jednak wyprofilowanie siedzeń, trzymanie na boki nawet jest całkiem niezłe. Trzeba mieć tutaj maksymalnie 1,40 m wzrostu, żeby jakoś wygodnie podróżować, więc raczej z przeznaczeniem dla dzieciaków. Nie mamy żadnych podłokietników, dwa miejsca tylko z tyłu. Widok na świat zasłaniają nam te plastikowe stawki tutaj na szybę.
jakbym siedział za sobą, chociaż nie wiem, to będzie dosyć trudne, żeby potem stąd wyleźć. Au, nogi, dobra, siedzę za sobą i wolałbym nie jeździć tutaj wcale. No, no oni naprawdę nie mogli zrobić czegoś, żeby to się samo odsuwało do przodu. Przecież no, są znane takie rozwiązania w świecie motoryzacji, że za pociągnięciem jednej dźwigni cały fotel się przesuwa do przodu, a tutaj kombinacje z tym prądem, zużywanie akumulatora, żeby się wydostać z tyłu tego auta. Ja pierdzielę, masakra. Chodźcie jeszcze zobaczyć bagażnik, kapelusz. Bagażnik jest otwierany elektrycznie, jest przycisk na konsoli, a także na pilocieku. Mamy też taki przycisk tutaj do otwierania, rozwiązanie, którego ja nie lubię, osobiście znane z aut głównie japońskich. Nie ma tutaj też za co chwycić, tak, ani żadnego uchwytu, ani takiej krawędzi, która by pozwalała nam to w jakiś wygodny sposób otworzyć, ale cóż, przestrzeni nie jest jakoś tragicznie mało. Jest wyładowany sprzętem, otwór jest dosyć mały, krawędź załadunku wysoka, więc trudno tutaj w łatwy sposób cokolwiek upakować. Niemniej jednak no, przestrzeni trochę do wykorzystania jest i nawet z tego co widzę, fotele są składane, więc można ten bagażnik spokojnie powiększyć. Co znane z aut amerykańskich, otóż mamy tutaj taką rączkę, którą można otworzyć bagażnik ze środka w razie gdyby nas ktoś tam zamknął i chciał wywieźć gdziekolwiek. Rozwiązanie znane z większości aut amerykańskich. Widocznie w tamtym kraju często ludzi, pasażerów wozi się w bagażniku w różnych celach, a kiedy te cele pasażera są sprzeczne z celami kierowcy, który nas wiezie, no to można podjąć decyzję o tym, żeby z takiego bagażnika wyjść. Wiele tutaj nie ma co opowiadać. Kiedy zamknę jednak ten bagażnik, zobaczycie coś innego jeszcze ciekawego, mianowicie ten spoiler. Niesamowite. Zrobię to jeszcze raz. Uwaga. Nie pozostaje mi nic innego, jak go pozamykać, po prostu odpalić i przejechać się, zobaczyć jak to auto chodzi w trasie, jak sobie radzi ten motor z tą masą i posłuchać nieco brzmienia czterocylindrowca i te drzwi moje ukochane bezramkowe. Po zajęciu miejsca za kierownicą jedyna denerwująca rzecz to jest to, że pasy są okropnie daleko i trzeba się mocno po nie wychylić, żeby to sięgnąć, bo słupek ten jest bardzo odsunięty do tyłu. Dla bajeru, żeby fajnie wyglądało, wyłączymy kontrolę trakcji. Pojawia się nam kontrolka, że traction control jest off. Tego właśnie chciałem, bo to jest Mustang, ma tylny napęd, więc tak trzeba właśnie działać, tak właśnie się jeździ tym autem. Mówi, że Mustang nadaje się tylko do jazdy na wprost, że ta auto w ogóle nie skręca. Natomiast widzieliście, jak najbardziej układ kierowniczy działa. Udało mi się tym autem nawet skręcić w jakiś tam sposób, więc nie ma chyba aż takiej tragedii. Poza tym Ford bardzo mocno udoskonalił już tą generację Mustanga, zarówno jeśli chodzi o pracę układu kierowniczego, jak i o pracę zawieszenia. Cała konstrukcja tego samochodu jest dużo lepsza niż starszych modeli tego samochodu i czucie drogi jest naprawdę całkiem niezłe, jak przystało na produkty Forda. Wiadomo, że Ford jest znany z tego, że konstruuje dobre układy kierownicze i że potrafią zrobić samochód, który się świetnie prowadzi. Zaczęło to już się w Focusie chociażby, który pochodzi z lat 90. Późniejsze Mondeo też były takie fantastyczne, więc dlaczego i Mustang nie miałby być taki. Może daleko mu do M3 czy 911, natomiast jak na tej wielkości auto i o tej wagi auto, naprawdę moim zdaniem jeździ całkiem nieźle.
Mówiłem wcześniej, że auto ma automatyczną skrzynię biegów, nie ma manuala, którym można się fajnie pobawić, na pewno o wiele lepiej wykorzystać możliwości jezdne tego pojazdu. Natomiast ten automacik całkiem zgrabnie sobie radzi. Przełącza biegi bardzo płynnie, jest to sześciobiegowa skrzynia. Mamy też dwa tryby jazdy tutaj w tym automacie, czyli normalny tryb jazdy do codziennego użytkowania, a także tryb sportowy i też możemy przełączać, zmieniać biegi za pomocą dźwigienek, które są przy kierownicy. Działa to całkiem też przyjemnie, skrzynia nie jest jakoś specjalnie ospała, reaguje na gaz odpowiednio, zrzuca i przerzuca te biegi w dość rozsądny sposób. Spotkałem Amerykańce, które miały bardziej tragiczne skrzynie biegów, które właściwie nie wiedziały, co kierowca robi, tylko po swojemu, albo wrzucały szósty, piąty, albo czwarty, w zależności od tego, jakie było akurat obciążenie z jazdy. Praca zawieszenia bardzo poprawna, auto jedzie sztywno, nie przechyla się na zakrętach, chociaż nie jest aż tak super sztywny jak auta europejskie, to jednak można się w tym aucie poczuć pewnie. Sama kierownica leży w dłoniach całkiem nieźle, ale jak dla mnie jest troszkę za cieniutka. To ja już mam w swoim Volvasie nieco grubszą tą kierownicę, ale jest ona niezbyt dużych rozmiarów, dzięki czemu możemy też się dobrze poczuć tutaj za kółkiem. Auto ma niewielki przebieg, bo zaledwie 25 tysięcy kilometrów, czyli jest to samochód całkiem nowy. I tyle. I jeździ jak taki nowy samochód. Komuś mogłoby brakować na przykład w tym aucie brzmienia silnika V8. Były takie wersje Mustanga, które miały tak zwany sound boost, czyli z głośników był podawany nam również dźwięk V8, żeby się poczuć jak w prawdziwym dzikim koniu. Tutaj tego nie ma. Słychać te cztery cylindry. Mnie to natomiast absolutnie nie przeszkadza. Ja jestem przyzwyczajony do mocnych, doładowanych czterocylindrowych silników i to brzmienie jest naprawdę, jak dla mnie, ok. Szkoda tylko, że nie słychać świstu turbo. Nie trzeba mieć V8, żeby się tym autem poruszać bardzo sprawnie, a przyspiesza ten samochód naprawdę, naprawdę nieźle. Te 317 koni robią niezłą robotę. Pozycja za kierownicą jest ok, można regulować kierownicę góra-dół, a także ją sobie przybliżyć, żeby się poczuć nieco lepiej w tym samochodzie. Mi jest tutaj naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie w tym samochodzie. Czuję się jak przystało na auto sportowe. Uczucie jest naprawdę, 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 powtarzam to naprawdę, bo naprawdę jest nieźle. Wyciszenie kabiny też jest całkiem spoko, motor słychać, ale nie jest przesadnie głośno. Niektórzy użytkownicy Mustangów tej generacji z silnikiem V8 narzekają na to, że w niektórych, przy niektórych prędkościach bulgot V8 jest dosyć męczący. Ja nie wiem, czy bulgot V8 może być męczący, dla mnie nigdy by nie był męczący, ale ten jest zdecydowanie cichszy od tych samochodów właśnie z silnikiem V8. Do tego ogromnym plusem, moi drodzy, jest spalanie, bo mamy tutaj 317 koni mechanicznych. Samochód na dystansie ponad 2000 km pokazuje średnią 11,5 litra na setkę. Na chwilę, jak jeździłem nim trochę spokojniej, to spalanie spadło mi do 11,4, czyli musiałem mocno zejść poniżej tej średniej, poruszając się spokojnie, a ten wynik, wiem od właściciela, że to nie jest wcale łagodne traktowanie tego auta, tylko raczej korzystanie z jego możliwości, powiedzmy tam w 70%, a mimo to mamy spalanie na poziomie, no nie wiem, chociażby mojego Volvo, który jest o wiele słabszy od tego pojazdu i troszeczkę nawet wolniejsze. Także tutaj duży plus dla Mustanga, V8-y palą zdecydowanie więcej. Ale dla kogoś, kto potrzebuje tego auta jakby do jazdy codziennej, a chce zachować tego ducha sportowego, ta czterocylindrówka doładowana w zupełności moim zdaniem wystarczy.
zwraca uwagę na ulicy. Przed chwilą spotkałem na światłach BMW. Pan się ładnie do mnie uśmiechał. Nie wiem, czy dlatego, że jadę takim samochodem, czy dlatego, że wyglądam jak idiota w tym stroju kowbojskim, w tym samochodzie. Pośmigałem troszeczkę po Bydgoszczy i zauważyłem parę rzeczy. Pierwsza jest taka, że skrzynia pracuje bardzo fajnie, szczególnie w trybie miejskim. Biegi przełącza sprawnie i jest to bardzo wygodne pod tym względem, jeśli chodzi o jazdę miejską, przynajmniej jestem fanem automatów, choć sam mam manuala. Druga rzecz, którą zauważyłem, to to, że Bydgoszcz bardzo wyładniała. Pamiętam, że nie było to zbyt urodziwe miasto, jest coraz lepiej, mnóstwo remontów, a także nowych budynków powstaje i miasto wygląda naprawdę coraz lepiej, a to dlatego właśnie, że w Bydgoszczy nagrywam ten odcinek. A ostatnia rzecz, jaką zauważyłem, to że wskazówka od poziomu paliwa znacznie się opuściła. Nie mam już ponad połowy baku, tylko 1/4, a za dużo wcale nie jeździłem. Ale wyobraźcie sobie, co V8 musi robić ze zbiornikiem paliwa o pojemności 60 litrów, jaki jest w tym samochodzie. Tam to już się pewnie sieje totalne spustoszenie. Tu nie jest tak najgorzej. Mam jeszcze według komputera 117 km zasięgu do Empty, czyli zdążę nagrać jeszcze jakieś zakończenie i przebrać się z tych kowbojskich ciuchów w moje cywilne. Jaki jest ten Mustang? To bardzo spoko wóz. Nawet w tej wersji czterocylindrowej, doładowanej, jest to samochód, którym swobodnie można się poruszać na co dzień, używać go jako daily. Przez te parę godzin jazdy zdążyłem się do niego przyzwyczaić, a to jakie on reakcje wzbudza, to potrafi podbudować każdą osobę. Tak samo jak w przypadku Subaru, którego wam tutaj linkuję, ten samochód wzbudza naprawdę ogromną sympatię. Wszyscy się cieszą na jego widok. A nie zazdrość, tak jak inne modele sportowych aut, jak Porsche czy Lambo. Mustang zawsze będzie cieszył nie tylko ciebie, ale także wszystkich tych, których spotkasz na drodze. Dobra, szybciutko się przebiorę. Zapraszam do nas do oglądania kolejnych odcinków. Aha, zapomniałem o jednej rzeczy. W momencie publikacji tego materiału auto jest na sprzedaż. Więcej informacji u mnie na Facebooku. No to tyle. Widzimy się w następnych odcinkach zarówno Modern Era, jak i serii aut z lat 90. Trzymaj się. Do zobaczenia. Żegnam cię. Cześć.